kolejnego punktu. Projekt ochrony środowiska. Bardzo bym prosił o przedstawienie. W sprawie poparcia starań prezydenta miasta Krakowa ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na obszarze gminy miejskiej Kraków. Paragraf pierwszy. Popiera się starania prezydenta miasta Krakowa w sprawie ograniczenia zanieczyszczenia powietrza oraz określenia rodzaju paliw dopuszczalnych do stosowania na obszarze gminy miejskiej Kraków. Paragraf drugi. Wnioskuje się o wdrożenie projektu programowego, programu osłonowego pod nazwą Lokalny Program Pomocy Społecznej w postaci dofinansowania do kosztów ogrzewania w związku ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne dla miasta Krakowa. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Konstytucyjnym obowiązkiem władz publicznych jest zwalczanie chorób epidemiologicznych i zapobieganie negatywnych dla zdrowia skutkom degradacji środowiska. Oceny jakości powietrza wykonane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wskazują na bardzo zły stan jakości powietrza w Krakowie ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłów PM10, PM2,5 oraz dwutlenku azotu. W obliczu rażącego przekroczenia norm jakości powietrza w Krakowie, a w konsekwencji naruszenia prawa do życia i ochrony środowiska, zastosowanie ograniczeń z koniecznością niwelującą zanieczyszczenie powietrza. Program osłonowy będzie skierowany do osób, które poniosły zwiększone koszty grzewcze pomieszczeń mieszkalnych w związku z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na inny system w ramach programu ogrzewania ograniczenia niskich emisji dla miasta Krakowa lub przeprowadzonych poza tym programem. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo. To wszystko, co Pan przeczytał, jest bardzo chwalebne. I wiadomo, że nie jest w zanieczyszczonym środowisku. Co do tego nikt nas nie ma wątpliwości. Natomiast wszystkie te opowieści poza stroną płyną. Nikt nikomu nie jest w stanie ani wyrównać strat, jakie poniesie, ani pomóc w zmianie systemu ogrzewania. I opowieści tego typu, że prawda, miasto to tutaj tym najbiedniejszym to pomoże, to jest po prostu jedna wielka ściema, jak mówi młodzież. Uważam, że to jest po prostu draństwo, dlatego że miasto przede wszystkim powinno podjąć starania w kierunku obniżenia cen gazu. Wtedy nie będzie żadnej wątpliwości, bo każdy chętnie przejdzie na paliwo gazowe. Nie będzie problemu z przywożeniem węgla, z magazynowaniem, z wynoszeniem popiołu, z wywożeniem popiołu, którego nie ma z nim co zrobić. I z całą tą taką otoczką typu brud, smród, sadze i inne takie przypalenie w piecach. Jeżeli można było minimalnie, ale obniżyć ceny energii elektrycznej, więc wydaje mi się, że należało podjąć przede wszystkim próby, to nawet jest psychologiczne działanie. Nawet jeżeli to obniżenie cen gazu nie byłoby tak duże, że zrówna się to z tym tańszym paleniem w piecach, tu ogólnie, ale nie chodzi o długie wywody, to i tak każdy by pomyślał, wolę troszkę dołożyć, ale ogrzewać gazem, a nie użerać się węglem. Szereg osób zmieniło, my sami nosiliśmy się z zamiarem, żeby zmienić centralne ogrzewanie na gaz, na węgiel, bo jest prawie o połowę tańsze. Kto z Państwa nie grzeje gazem, nie zdaje sobie sprawy, jakie to są niesamowite koszta. Dochodzi czasem ogrzewanie dwupokojowego pomieszczenia do 600-700 zł w miesiącach, kiedy po prostu jest zimno, kiedy jest mróz. Miasto nie robi nic w kierunku, żeby nie zabudowywać korytarzy, które powinno być w miasto przewietrzane. Wręcz przeciwnie, zabudowuje się te korytarze, nie wiem, co się nazywa, albo korytarze do przewietrzania, ale jeżeli coś pokręciłam, to przepraszam. Przykładem jest, nie chcę powiedzieć co, wybudowanie tego kołchozu przy Rondzie Grunwaldzkim na środku skrzyżowania. Tego typu rzeczy buduje się poza miastem, gdzie się przyjeżdża ktoś na konferencję, ma kawałek parku, ma gdzie zaparkować samochód, ma gdzie wyjść, ma jakąś restaurację w pobliżu, a to jest wszystko stłoczone w dziki sposób. Nikt się też nie zastanawia, kto to będzie uczynił, ale to już jest zupełnie inna walka. Jak mówię, wiele osób zainwestowało w piece na jakieś tam ekogroszki, generalnie na węgiel. Poza tym oczywiście bardzo naganne jest, ja sama w tej chwili wystarczy, że Państwo widzicie, no tu nie, bo akurat są bloki, ale na stary Bieżanów smród jest totalny, bo palą plastik i stare buty, ale z czego to wynika? Częściowo z niechlujstwa, ale częściowo też z tego, że po prostu niektórych ludzi nie stać na to, żeby zapłacić za gaz. Więc w tym kierunku, a opowieści, przepraszam, dla ilu osób starczy na dopłatę, ile ta dopłata wyniesie? To jest po prostu matrix, to się ma nijak. Uważam,
powinniśmy popierać takich dzikich pomysłów pana prezydenta, tylko powinni się głęboko nad tym ludzie pochylić, co proponują obywatelom, bo między innymi po to nas wybrali, żebyśmy rzeczywiście bronili do tych najsłabszych. Jeżeli ktoś ma 600 albo 700 zł renty, emerytury, czy zarabia jako kasjer, mam sąsiadkę, pani przewodniczący ją zna doskonale, pracuje jako kasjerka w Tesco i ona pracując w soboty i niedzielę zarabia 800 zł. 800 zł, więc moi i też grzeje, nie wiem czy grzeje, nie pytam, ale nie podejrzewam, żeby gazetą po prostu nie stać na to. Więc nie możemy pozwolić na to, że to, oczywiście to jest świetnie sformułowane. I to, co ja opowiadam, to ja bym też posłuchał, to pomyślałby sobie, ciemna baba, która nie ma pojęcia o tym, jak Kraków jest zasmrodzony. Mam się sama duszę i oczywiście, że powinno się z tym coś zrobić, ale nie tędy droga. Nie opowiadanie mieszkańcom, jaki będzie dobry pan prezydent i radni miejscy, bo dołożą każdemu chyba kijem. Bo przepraszam bardzo, kasa jest pusta i z czego wezmą? Wiadomo już, że pierwsze 250 osób, które zmienią te piece jakieś tam na jakieś, to one dostaną dopłatę 5 tysięcy. A piec na ekogrosze kosztuje 16 tysięcy. Ile kosztuje w tej chwili nowy gazowy? Nawet nie pytałam, bo wolę nie pytać. Bo... 6-7 tysięcy. Tak czy inaczej, po prostu to jest rzecz nie tak machnąć ręką, tylko się naprawdę należy nad tym zastanowić. A poza tym uważam, że dogrzewanie w kominkach drewnem, czystym drewnem, to jest zupełnie inna bajka. I nikomu to nie przeszkadza. Jak mówię, oczywiście spalanie wszelkiego typu śmieci, ogólnie rzecz biorąc, jest niezwykle naganne, ale jak mówię, wynika to w połowie z niechlujstwa, a w połowie po prostu na, no przecież jeżeli ktoś ma naprawdę taki dochód miesięczny, że on by mu wystarczył tylko na zapłacenie gazu, no to na Boga, no to może sobie tylko w łeb szczepić. Proszę bardzo. Panie, absolutnie się z panem zgadzam. Przede wszystkim w punkcie przewietrzenia miasta Krakowa, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o to dofinansowanie, o którym pani wspomniała, z własnego przykładu mogę powiedzieć, że wiem, że jaka to jest kwota. I powiedzmy, że nie jest to jakiś specjalnie wielki problem, ponieważ zarówno moja teściowa, jak i wszyscy jej sąsiedzi po lewej i po prawej stronie, mieszkańcy domu, wszystkie dostały dofinansowanie w kwocie 40 tysięcy. Za te 40 tysięcy wymienili piec, wymienili całą instalację i do tego jeszcze zostało im tam parę groszy. A kto będzie płacił na rachunek? 40 tysięcy. No to jest osobna kwestia, jeżeli no, właśnie... A to jest druga kwestia. Teraz nie, przepraszam. Pana, nie, to nie ma nic do rzeczy. Jeszcze jest druga kwestia, bo pani poruszyła, że no jest, nie wydaje mi się, żeby miasto Kraków miało wpływ na cenę węgla i cenę energii elektrycznej, tylko przypuszczam, że żadne. Także tutaj w tym na pewno nie tędy droga. A odnośnie tego dofinansowania, to wiem sam z własnego przykładu, że jest to możliwe i jest to kwota 40 tysięcy, które można dostać. A czy rzeczywiście ludzie korzystają z tego, wymieniają dalej, płacą węglem, czy płacą parą, znaczy parą węglem, czy gazem, to już... No ale to jest zgodniejsze, panie Gazem. Zdecydowanie. Tak, pani tak chciał zabrać głos w tej sprawie. Proszę bardzo, panie. Potwierdzam to, co powiedział pan Kwiatkowski. Dopłata z miasta jest w granicach 1200 zł do 1 kW mocy kotła. Więc jeśli ktoś ma 20 kW, dostaje 24 tysiące zł dopłaty. Przy czym tu jest jedna uwaga, że nie ma komisji, która stwierdzi, że oprócz zainstalowania nowego pieca gazowego, wydajnego i zmiany grzejników, czy ktoś likwiduje paleniska węglowe, czy nie likwiduje paleniska. I tu jest jeden błąd Wydziału Kształtowania Środowiska, który prowadzi całą tą akcję wymiany pieców węglowych na piece gazowe. Ale uważam, że ta akcja wymiany pieców gazowych jest rzeczą słuszną, bo ja kiedyś przed laty wymieniłem to, zapłaciłem z własnej kieszeni, nikt mi nie zwrócił, nikt mi teraz nie dopłaca. Oni dostają i... Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos jeszcze w tej sprawie? Proszę bardzo, pan Muchę. Szanowni państwo, podzielając argumenty, które padały
moim przedmówcy i przedmówczyni. Chciałbym stwierdzić, myślę, że tutaj co do tego będziemy zgodni, że jakby życie ludzkie ma wartość nadrzędną. Według danych statystycznych w naszym mieście corocznie umiera około 400 osób właśnie na skutki z powodu właśnie tej niskiej emisji, z powodu zanieczyszczenia środowiska. Stołeczno-królewskie miasto Kraków, znane nie tylko w Europie, ale myślę na całym świecie, jest niestety coraz bardziej rozpoznawane również z tego powodu, że jest miastem zanieczyszczonym. W Europie zajmuje, to nie mówię o Unii Europejskiej, ale zajmujemy zaszczytne chyba trzecie miejsce po takich miastach jak Włochy, Bułgarii, jeszcze w drugim, nie pamiętam się nazwy, mieście w tymże kraju. Czyli to, ta skala zanieczyszczenia jest niebagatelna. Myślę, że tutaj kolega przedstawił w projekcie uchwały właśnie co się do tego przyczynia. Ja tak sięgając do historii pamiętam, że jeśli chodzi o Kraków, który i tak był bardzo w latach ubiegłych, jeszcze w XX wieku zanieczyszczony pod Skandynawią. Pomimo tego wszystkiego nadal i wtedy pamiętam, że Kocin szczycił się tym, że właśnie tutaj jest w tej okolicy jest najczystsze powietrze. Zresztą dowodem na to, jak niektórzy mówią, jest to, że amerykański szpital został tytułowany przez fundatorów. Ja powiem w ten sposób, no oczywiście jakby podzielając te wszystkie rozterki, które były przez panią Elę przedstawione, powiem, że program osłonowy, który jest przygotowany nie tylko przez miasto, ale przez chyba przede wszystkim władze województwa i również władze centralne, no to przede wszystkim będzie funkcjonować do 2022 roku i zakłada on jakby zniwelowanie tych nadwyżek. To znaczy, jeśli ktoś oprócz tego, że będzie mieć dofinansowanie, tak jak tutaj kolega radny wspominał, wymiany na proekologiczny system grzewczy, to jeszcze w dodatku będzie mieć dofinansowanie czy innych właśnie tych niestałych paliw, również w postaci takiej, która zniweluje tą nadwyżkę pomiędzy właśnie tymi opłatami, które dzisiaj są realizowane, a tymi, które ewentualnie będą. Także tak to wynika od tej strony programu osłonowego, który można odmieniać, że będzie skierowany do osób, które poniosły zwiększone koszty grzewcze pomieszczeń mieszkalnych w związku z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, na inny system, który będzie wdrożony. W ramach tego programu jest programu innego. Ja tylko może jeszcze w obliczu tej dyskusji, bo rozumiem, że jest to temat ważki i wymaga tutaj omówienia i dyskusji, to pozwolę sobie zauważyć, że jakie są długotrwałe natężenia napyły zawieszone, no to może przedstawię. Przedwczesne zgony, w szczególności związane z chorobami i krążenia. Powikłania sercowo-naczyniowe, w tym zawał serca i udar mózgu. Gorszy rozwój płuc oraz rozwój przewlekłych chorób układu brzuchowego, jak na przykład astma u dzieci. Nowotwory. Negatywny wpływ okołoporodowy, na przykład w postaci zwiększonej umieralności noworodków i niskiej masy urodzeniowej. Efekty zdrowotne związane z krótkoterminowym narażeniem to przedwczesne zgony, zwłaszcza związane z chorobami układu oddechowego i sercowo-naczyniowego. Zwiększona ilość przyjęć szpitalnych oddziałach, to ratunkowe są to już inna sprawa, to tak, jeszcze związane jest właśnie z ostrymi schorzeniami układu sercowo-naczyniowego. Ja już mówiłem o udarze mózgu i zawału serca. Zwiększona liczba hospitalizacji w SOR w związku z powikłaniami oddechowymi, takimi jak nakłady astmy, zwiększenie części takich objawów jak kaszel, świsty ostrzelowej i uczucie duszności. Negatywny wpływ na parametry płuc, zwłaszcza u dzieci i osób z chorobami układu oddechowego, takimi jak astma. Szacuje się, szanowni państwo, że co trzecia osoba w Krakowie mieszkająca jest alergikiem. I jakby to wypełnia coraz większym stopniu. No niestety zdajemy sobie tutaj chyba, co do tego też jesteśmy zgodni, że jak się bierze, przyjeżdża się do Krakowa, no to po pierwsze wisi nad nami prawdę nieustająca czapa, czyli tak zwany smog. Od razu to już jest zauważalne. Wjeżdża się, przylatuje, czy wysiada na dworcu głównym w Krakowie, inaczej się oddycha. I tutaj myślę, że to jest już pewna skala obiektywna. Wojsko się oddycha, oczywiście. My może jesteśmy do tego przyzwyczajeni, ale ja sam też po sobie, jeśli mogę tak powiedzieć, wiem, że nawet się przejdzie te kilkanaście kilometrów zupełnie inaczej. Od razu oddycha się pewną parą, pierwszą, jak to woli,
każdym razie naprawdę tutaj rozumiejąc jakby los Lekki, bo to są te programy osłonowe i one są zagwarantowane. To nie jest tak, że to ktoś powie, czy tutaj będzie, oczywiście dyskusja jest, dyskusja nadal trwa, natomiast to jest podstawa prawna, która będzie jakby oczywiście wiązała się z tym, że odpowiednie władze, mamy myśli władze województwa, władze miejskie, będą odpowiedzialne za realizowanie tych dopłat. To nie jest tak, że to my, ktoś sobie coś powie, czy już nie będę wymieniać mówię, nazwy czy funkcje, ale to jest pewne prawo lokalne, pewne prawo ogólnopolskie, które będzie obowiązywać. Już nawet sięgam dalej, że jest prawo ogólnoeuropejskie, które też stwarza pewne normy, dyrektywy i do tych też jakby się dostosujemy. No, powiem w ten sposób, że na pewno są te tematy ważkie, wymagające debaty, ale ważne, że ponieważ zdrowie niestety z tego powodu mamy wszyscy coraz gorsze, a zwłaszcza młode pokolenia i co zostawimy w spadku. Jeśli chciałbym coś powiedzieć, to ma absolutną rację. Moim zdaniem nie powinniśmy popierać starego prezydenta z tego względu, że te stany są właśnie mizerne. Jesteśmy trzecim co do stanu zanieczyszczenia miastem w Europie i ósmym smrodem świata, jak to pięknie ktoś nazwał. I moim zdaniem te stany są naprawdę mizerne. Bo ta uchwała powinna być bardziej konkretna, nie taka delikatna. Ona ma taką jakby charakter chwalebny dla działania prezydenta. Moim zdaniem to nie może być działane. Nawet gorzej, znając pewne szczegóły z sesji Rady Miasta, wiem, że prezydent pewne rzeczy blokował, które miał słuszne poprawia właśnie z potrzeb. Jeszcze jedno zdanie, jeżeli można. To nie jest tak przecież, że mamy jakiekolwiek wątpliwości co do tego, że w Krakowie jest smród. Jest smród i rzeczywiście wszyscy jesteśmy truci. I tu nie ma chyba nikt wątpliwości co do tego. Tylko bzdurą jest ten cały program osłonowy dla najuboższych. To jest po prostu matryks i jedno wielkie kłamstwo. Niech chociaż raz ktoś ma odwagę powiedzieć to na głos. Zostanie wyliczone, że jak ktoś ma 12 zł 74 grosze na osobę miesięcznie, to dostanie dopłatę. I wiadomo, że czterech pijaczków może, którzy nie pracują, znajdą się w tej grupie, a reszta będzie lizać łapę. W związku z tym nie można bezkrytycznie tego, co do zasadności wprowadzenia, jak i wszystkich możliwych form oczyszczenia atmosfery w Krakowie, upraszczam zagadnienie, oczywiście, że tak, tylko nie tędy droga, jaka została obrana. I jak powiedziałam, nieprawdą jest, że nie ma takich że nie ma możliwości takiej, żeby lobby wywarło wpływ na to naciski właśnie, żeby została obniżona, skoro została obniżona cena energii elektrycznej, jest możliwość przycisnąć gości, żeby oni obniżyli ceny gazu, dlatego że naprawdę to faktyczna cena gazu to jest 1/3, a nawet 1/4 tego, co płacimy. No to tylko jedno, to się nazywa przekrystały, czy przesył, te wszystkie opowieści, które są prawdą. I tu należy złapać gości za gardło i jak powiedziałam, to nawet psychologicznie to działa, że jak będzie troszeczkę obniżona cena... Do pana Bolera mówię, proszę, przepraszam. Ja wiem, że są wolne, ale to jest analogiczna sytuacja jak w energii elektrycznej i dlatego ja tak samo bym wolała żyć w mieście, gdzie nie ma... Ja tak jak powiedziałam, wychodzę w tej chwili i już kończę i jest smród, bo palą wszystko, plastiki, buty i stare szaliki. I nie o to chodzi, żeby można było, tylko o to chodzi, żeby rzeczywiście poszukać sensownego rozwiązania, a nie opowiadać... Szanowni Państwo, mówimy tutaj o dotacji, prawda, do tych modernizacji i tak dalej, i tak dalej. To zastanówmy się, jeżeli zrobimy modernizację, zrobimy, prawda, przebudowę swoich tych domkach, pieców i tak dalej, tak. Skąd weźmiemy pieniążki na dofinansowanie później tej energii? Czyli podniosą nam, jak już się mówi, po prostu pieniążki za nieruchomości. Czyli te pieniążki będziemy płacić przez pół roku, dostaniemy za okres grzewczy jakieś tam pieniążki, a przez rok czasu będziemy płacić od nieruchomości. Czyli te pieniądze z powrotem będą nam zabrane. To jest ekonomicznie po prostu, no jak i skądś te pieniądze trzeba wziąć. Unia nam nie da, bo z jakiej racji. Natomiast po prostu my sami sobie damy te pieniądze i przez cały rok, prawda, pół roku dofinansowania będziemy płacić cały rok. Proszę bardzo. Ja może jeszcze nie mam przemyślenia.
Projekt uchwały zarządu Sejmiku Małopolskiego, do którego pan prezydent i my jako radni tutaj próbujemy się odnieść, daje nas, no, mieszkańców miasta Krakowa, ze skrajności w skrajność, bo przecież większość z nas pewnie wie, że kraje proekologiczne najbardziej na świecie, czyli kraje skandynawskie, w dużej mierze opalają domki, domy, bloki właśnie drewny, prawda? A nas tutaj zachodzi się właśnie wprowadzić zakaz grzania sobie w kominkach przy Sobocie na przykład, bo nie mówię, żeby ciągle, bo drewno jest też drogie, więc ma, nie każdego stania też ciągle grzać, ale zagrzać sobie dla przyjemności przy meczu. Więc mówię o takich skrajnościach. Parę tygodni temu mieliśmy tutaj posiedzenie sesji, na której przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, tak? Rady Miasta Krakowa na projektorze, na rzutniku nam prezentował, że 200 tysięcy samochodów na dobę wjeżdża do Krakowa, nie będąc, no, nie z rejestracji krakowskiej. Wtedy zrodził się pomysł właśnie tutaj na naszej sesji. Dziennikarze telewizyjni się zainteresowali pomysłem, żeby może wtedy wprowadzić ograniczenie, czy nawet na przykład odpłatność za wjazd, złotówkę lub 50 groszy za każdy wjeżdżający samochód nie mający rejestracji krakowskiej. Byłoby to 100 tysięcy na dobę złotych dla miasta. Tutaj myślę, że trzeba by szukać kierunku dla oszczędności, dla zanieczyszczenia powietrza między innymi, a nie poprzez eliminację kominków, bo powiedzmy z pozostałymi, no nie ma co dyskutować. No jest zanieczyszczenie, trzeba się jakoś odnieść. Kolejna rzecz, o której zawsze podkreślał pan inżynier od lat, odkąd znam 12, o zabudowywaniu korytarzy powietrznych miasta wieżowcami, kiedy nie ma tego przepływu wiatru z południa na północ i tak dalej. To się cały czas dzieje, a my tutaj rzeczywiście próbujemy wspomóc, nie wiem ile, jaki to jest odsetek opalanych śmieciami tych mieszkań, tych domów, bo to myślę, że jest, nie wiem, 5% całości, czy 7% całości grzewy ogrzewania miasta. Więc jakiś odsetek procent, tak, natomiast zabudowuje się, zanieczyszcza się samochodami i tutaj się nie szuka żadnych rozwiązań. Nie wiem. No to tyle. Ja nie popieram tej uchwały. Mimo że nad nią się pochylałem również na komisji, to nie popieram. No, tak i pan Dziobrza, to proszę panie Matkiewicz. Ja mogę cię. Ja jestem ciepłownikiem z wykształcenia i hobbystą, jeśli chodzi o ochronę powietrza i ochronę budynków przed stratami ciepła. I powiem tylko tyle. Atmosfera w Krakowie, jeśli by nie było żadnego paleniska, jest obciążona od razu prawie 50% pyłów zawieszonych i gazami, które nie wytwarzane są w Krakowie. To pochodzi z Oświęcimia, Szanowa, Czebini, aż z Miłosza, dlatego że róża wiatru jest taka, że idzie wszystko na nas. To jest 50% tych wartości, co są w Krakowie. Reszta, wszystkie tlenki azotu, to nie są paleniska, to są samochody. Samochody. Przy czym wszystkie metropolie w Europie wprowadziły w tej chwili zakaz wjazdu do metropolii samochodów nieposiadających wskaźnika EU 5. A więc tej najnowszej normy, jeśli chodzi o tlenki azotu i zapylenie spalin. W Krakowie nic się nie dzieje, że jeżdżą wraki 20-paroletnie i wjeżdżają i smrokują. Tym co? Piękne zabytki mamy, panie sami zławi. Proszę, no mamy piękne zabytki, dlatego pięknie wyglądające i dostaje się 150. I teraz ostatnia sprawa. Proszę państwa, sprawa tej nadwyżki, co jest już w atmosferze bez żadnych palenisk, bez kotłowni wielkich. Jest niewiele domów w porównaniu do ilości mieszkań, które opalają jeszcze węglem. W Krakowie zapotrzebowanie węgla w ciągu ostatnich 30 lat
spadło o 90%, panie Zbyszku. No proszę, 90%. Czyli o 90% mniej spalamy w Krakowie węgla niż spalali się poprzez ludzi. Więc to tutaj też te paleniska węglowe niewiele dają. Prawdą jest, że najwięcej szkodzą palenie śmieciami. To jest gangrena, bo to... Ale straszne jest, nie mam sąsiadów, którzy palą bez drzewy, która z kamiakami z drewniami kolowanych okien. To jest smutnie przecież. Ja popieram każde działanie, które idzie w kierunku ochrony środowiska i jestem za tą uchwałą, ale nie jest to jedyny powód. Paleniska węglowe nie są jedynym powodem. Jest to może 10% całego zanieczyszczenia w Krakowie. Nawet jeszcze jedno słowo. Dlaczego nie zaczęliśmy się kontroli emisji spalin w samochodach? Na całym świecie są stacje kontroli pojazdów. Są kontrolowane przy każdym przeglądzie. Obowiązkowo ma sprawdzić, przegląd spalin. Nie będę mówiła, czy przegląd jeszcze w życiu. To realnie mógł głośno, proszę cię. No, powiedzmy, bo jak on tam dostanie od proszę bardzo, pan Fugetti, ja chciałbym jeszcze na koniec. Ja chciałbym na początku się odnieść, dlaczego to adresujemy do prezydenta miasta Krakowa, to nasze wsparcie tych działań. Wszyscy tutaj rozumiem, słuchając moich przedmówców szacownych, że jesteśmy zgodni co do tego, że problem jest. No, to jest pierwszy problem. Naprzód. Natomiast wiele jest czynników, które powodują, że żyjemy w określonej sytuacji, prawda, ekologicznej i związanej właśnie z tym zanieczyszczeniem. Ja powiem szczerze, że wydaje mi się, że oprócz tego, co pan Stanisław wcześniej powiedział, że to jakby się dotyczy też tego ruchu samochodów. Wiemy, ile mamy mieszkańców, ile mamy przejezdni, więc są szacunkowe dane. Natomiast ukształtowanie terenu, szanowni państwo, myślę, że to jest jedna z głównych przyczyn właśnie tego stanu rzeczy, jaki jest. Kraków leży nie w takim miejscu, gdzie oprócz tego, że generuje swoje zanieczyszczenia, czy spalenisk, czy właśnie z ruchu pojazdów po swoich ulicach, gdzie można powiedzieć, że jeśli w Krakowie zamieszkuje, przebywa dziennie 1 100 000 osób według chociażby zużycia wody, są takie szacunkowe dane, może nie bardzo ostre, ale jednak, no to mamy świadomość tego, jaki generuje to zanieczyszczenie. Po przerwie, proszę państwa, musimy zacząć, tak jak powiedziałem, trudne kształtowanie terenu, żyjemy w tej rzeczywistości, nie podobamy tej rzeczywistości. Natomiast jeśli adresatem mniejszej uchwały miasta Krakowa, ponieważ my jako Rada Dzielnicy 12 jesteśmy jednostką pomocniczą gminy miejskiej Kraków, więc jakby właśnie możemy wspierać starania o jadę stanu rzeczy właśnie w poruszonej sprawie właśnie do prezydenta miasta Krakowa, a nie na przykład do władz centralnych czy do władz wojewódzkich. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie? I widzę, może ja jestem dobrze rozładowany. Byłem kiedyś na spotkaniu, to było około rok temu, gdy była omawiana sprawa smogu w Krakowie, albo przeszło rok temu. Był tam podawany przykład, tylko nie pamiętam, miasta w Wielkiej Brytanii, w którym osiągnięto taki pułap krytyczny, to było w latach 80., że mieszkańcy zgodnie z tamtejszymi służbami sanitarnymi i epidemiologicznymi mieli zakaz opuszczania swoich mieszkań. To spowodowało śmierć w tym tygodniu już co najmniej kilkunastu osób, które nie dostosowały się do tych zakazów. Wtedy też podjęto tam radykalne środki i to okazało się, że po 20 latach to miasto świeci z tym momencie. Nie pamiętam nazwy tego miasta. Przykładem Wielkiej Brytanii pod względem czystości powietrza jest, można powiedzieć, uzdrowiskiem dla mieszkańców Wysp Brytyjskich, może tak w cudzysłowie uzdrowiskim, bo to było jakieś miasto przemysłowe. I tam również jednym, tylko powtarzam panu, jednym z czynników, które było brane, dla Wielka Brytania to jest inny klimat, ale też na zażywanie konieczne. I było to jeden z czynników, który był brany. Tam oczywiście były to, co pan inżynier Dziob mówił, normy samochodowe, tam bodajże było tak, że do centrum nie można było w ogóle przez jakiś okres wjeżdżać samochodami ze względu na to, że po prostu nie dało się tego. I tu też należy mieć pod uwagę, bo to pan Buchel mówił, że Kraków leży, ułożony jest tak geograficznie, a nie inaczej, i tego nie zmieni żaden prezydent, żadna władza nie jest w stanie zmienić położenia geograficznego Krakowa. Kto by chciał zabrać głos w tej sprawie? Chciałem jeszcze przypomnieć, że jest to wyłącznie intencyjna
w tej sprawie i my tak naprawdę no, nie mamy na to żadnego wpływu, czy ta uchwała, którą sejmik jest mocą Województwa Polskiego, a mocą uchwałodawczą, to on podejmie tę decyzję. Ale chciałbym powiedzieć, że rzeczywiście jest to może i mały procent, malutki procent, jeżeli chodzi o te domki do palenia węglem. I że to jest mały krok, ale ja myślę, że ten krok powinniśmy zrobić, żeby od czego zacząć, aby w końcu to nasze środowisko było czystsze, oddychało nam się lepiej i żyło nam się lepiej. To tyle. Dziękuję Państwu bardzo. Czy ktoś jeszcze chciał dodać do pierwszy? Proszę bardzo, Panie Marcinie. Jeszcze raz powiedzcie to, proszę bardzo. Pani Patrycja ma głos. Tak, bo chciałam wszystkich przemówień wcześniejszych podsumować tak. Owszem, co do idei się wszyscy zgadzamy, natomiast popierajmy sensowne, konkretne, realne rozwiązania, a nie Google. Brawo! To znaczy, pani, mam rozumieć, że pani Patrycja uważa, że uchwała jest bublem, tak? Okej, dobrze. Ale ja się bardzo cieszę, że ta uchwała była większy entuzjazm niż przy mojej uchwałach. Dłuższą dyskusję. No tego się można podziwiać. Myślę, że na sekcji też będzie. No wreszcie bankuje. Dokładnie tak, także bardzo się cieszę. Poddaję pod głosowanie. Bardzo bym prosił, szanowni państwo, kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? 7. Kto się wstrzymał? 3 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę popierającą starania do prezydenta miasta Krakowa.